Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia Anna Stryjewska. Saga klonowego liścia. Warszawska garsoniera. Czyta Róża Cieślińska-Dziekiewicz. Pamięci Krzysztofa. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Czarno-biały telewizor ustawiony we wnęce beżowej pokrytej fornirem meblościanki zaczął nagle śnieżyć. Nadawana była właśnie transmisja z mszy w Watykanie inaugurującej pontyfikat nowego papieża. Sześć dni wcześniej, 16 października 1978 roku, na konklawę zwołanym po śmierci Jana Pawła I na nowego króla stolicy apostolskiej został wybrany metropolita krakowski Karol Wojtyła. Habemus papam padło o godzinie 18.18. .18, a o dziewiętnastej dwadzieścia zgromadzonemu na placu wyczekującemu przed bazyliką tłumowi ukazał się Polak, który przyjął imię Jan Paweł II. Zdumiony tym wyborem świat na moment wstrzymał oddech, a naród polski ogarnęła niezwykła euforia, wymieszana z dumą i wzruszeniem. Tylko nie teraz syknęła zdenerwowana Stefania. Na co towarzyszący jej szczupły, wysoki mężczyzna z gęstymi pasmami siwizny na skroniach podniósł się z wersalki i zaczął obracać pokrętłami odbiornika. Jest już dobrze, odsłoń Felek, zaczyna się. Wszyscy w pokoju zamarli, z niedowierzaniem wpatrując się w ekran telewizora. Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Wzywał Jan Paweł II w homilii, wznosząc do góry ręce, emanując jakimś nieograniczonym dobrem i ciepłem. Nigdy nie myślałam, że doczekam takiej chwili, szepnęła Stroińska, zalewając się łzami wzruszenia. To coś, czego nie da się opisać. Jęknęła łamiącym się głosem, jednocześnie wyjęła z kieszeni swetra materiałową chusteczkę i przetarła nią mokre policzki. Historyczna wręcz. Dodał Antek, który z czułością i atencją objął matkę ramieniem. Komuniści mają teraz nie lada problem, sarknął z satysfakcją. Miał już ukończone dwadzieścia trzy lata, wyrósł na niezwykle przystojnego mężczyznę, w dodatku niepozbawionego uroku i sprytu. Po matce odziedziczył urodę, czarne, bujne włosy, oliwkową cerę i ładną twarz o łagodnym, ujmującym spojrzeniu ojcu wzrost, szarmanckość i pewność siebie. Zdążył już nie tylko ukończyć technikum gastronomiczne, ale również odbyć dwa lata zasadniczej służby w jednostce wojskowej w Przasnyszu. Co prawda, mruknął Felix, wpatrując się, oszołomiony w szklane okiełko, na którym raz po raz ukazywały się czarno-białe pasy, zakłócające odbiór transmisji. Nikt z zebranych w pomieszczeniu nie zwraca już na ten detal uwagi. Ich myśli gorączkowo biegły na plac świętego Piotra w Watykanie, pomiędzy wiekowe mury bazyliki, w sam środek modlącego się stłoczonego tłumu. Felix Stroiński od kilku minut był nie tylko spocony z wrażenia, ale miał ciarki na plecach. Widok rodaka na tronie stolicy apostolskiej wydawał mu się czymś niezwykłym i doniosłym. Niemalże nierealnym. Uczucie nieprzyzwoitej radości, a wręcz upojenia, kołysało nim to w prawo, to w lewo, zupełnie jakby wypił co najmniej pół litra wódki. Zresztą miał teraz ochotę się napić. Dziś, kolejny raz, uwierzył, że cuda się zdarzają. Czuł się w ten sposób w swoim życiu dwa razy. Pierwszy raz, gdy po śmierci Stalina ogłosili amnestię i drugi, tego wieczora, kiedy przyszła do niego Stefcia i oznajmiła, że odchodzi od męża. Podobno takie chwile zdarzają się tylko wybrańcom losu. Usłyszał kiedyś, a jeśli tak, to znaczy, że on się do nich zalicza. Trudno było w to uwierzyć, zważywszy na to, czego musiał doświadczyć. Głód, choroby... Skrajne wyziębienie i praca ponad siły. A jednak przeżył. Teraz siedziała obok niego kobieta jego życia, jej syn, córka, mama i wspólnie przeżywali tę niesamowitą chwilę. Emanuje z niego taki spokój, zauważyła starsza pani rudzka, która o wyborze papieża Polaka dowiedziała się pierwsza z radia. Siedziała teraz na bujanym fotelu, z zarzuconą na ramionach wełnianą chustką, przebierała w palcach paciorki Różańca, mieszkała ze Stefanią od wielu lat, pomagając córce w wychowaniu dzieci, uczestnicząc w ich dorastaniu, dojrzewaniu i związanych z tym okresem czasach buntów, pierwszych fascynacji i wielu rozczarowań. Dużo tego było, zwłaszcza, że Weronika wciąż im przysparzała kłopotów, Pyskata, uparta, krnąbrna i kapryśna stała się przyczyną niejednej nieprzespanej nocy. Co innego w ten potrafił się wkupić w łaski wszystkich. Od początku był posłuszny, nie sprawiał problemów, a jego urok nie miał sobie równych. Rodzinne gniazdo na Sprawiedliwej, które stworzyła wspólnie z mężem, po jego śmierci przestało być jej ukochanym miejscem. Na dodatek, nie najlepiej układały jej się z synem i synową, którzy też mieszkali w domu ludzkich. Stosunek do matki zmienili dopiero, gdy urodziło im się drugie dziecko anielka. Wiele razy wówczas namawiali ją do powrotu, czasem nawet błagali. Miała ogrom wątpliwości, szarpały nią poczucie winy i odpowiedzialność, lecz za każdym razem mówiła nie. Musiała przyznać sama przed sobą, że przywykła do mieszkania z córką i jej rodziną. Przylgnęła do tego miejsca niczym stary, zasuszony strup. Czuła się w nim dobrze, zwłaszcza że otrzymywała od większości domowników to, na co zasługiwała, czyli miłość, szacunek i zrozumienie. W tym roku kończyła siedemdziesiąt siedem lat i starość coraz częściej dawała o sobie znać. Choroby jedna przez drugą właziły w nią jak robactwo i wysysały życie kropla po kropli, to w nogi, to w plecy, nie oszczędzały jej dolegliwości gastryczne i nieustanne bóle brzucha. Nie skarżyła się, choć Stefania wiele razy wysyłała ją do doktorów. Co jeden to mądrzejszy. Kwitowała złośliwie, machając lekceważąco ręką. Wciąż coś wymyślali, kazali jej łykać to i tamto, robić kolejne badania, a ona nie miała do tego ani głowy, ani czasu. Tymczasem transmisja mszy z Watykanu właśnie dobiegła końca. Telewizyjny speaker zapowiedział teleturniej Wielka Gra. Choć przez lata był to ich ulubiony program, tego dnia nikt nie był nim zainteresowany. Uwagę wszystkich pochłaniały ostatnie wydarzenia. — Kiedy wracasz do Warszawy, synku? — spytała troskliwie Stefania, stawiając na pokrytym obrusem stole wazę z gorącym rosołem. — Jutro — odparł Antek, sięgając po talerz z makaronem. — Wziąłem tylko dwa dni urlopu, aby pobyć z wami. Tęskniłem za tobą, mamusiu, jak diabli. — Och, Lolek, Lolek — odparła rozanielona, nie mogąc oprzeć się od wzajemnieniu czułości. Niemal w tym samym momencie poczuła na sobie cyniczne spojrzenie córki, która zerkała na nią spod ciemnej grzywy, nie kryjąc wzgardliwej dezaprobaty. Znów ją coś ugryzło. Myśl lotem błyskawicy przemknęła jej przez głowę. Ciekawe, co tym razem. Wczoraj byłem u ojca, oznajmił Antek, sięgając do salaterki po plasterek kiszonego ogórka. Tak, a co u niego? Matka pochylając się głęboko nad blatem uniosła pokrywkę, uwalniając boski aromat lubczyku. Chwyciła łyżkę wazową i zaczęła po kolei rozlewać wywar. Wzruszył ramionami. To co zawsze. Nie ma im kto sprzątać, więc siedzą w bałaganie. Stefcia uśmiechnęła się nieznacznie. Ta wiadomość gdzieś w środku sprawiła jej przyjemność. Nie to, że źle życzyła byłemu mężowi. Miał w końcu to, na co zasłużył. Chciał bajeczki, to marzycie jak w bajce, skonkludowała w myślach z dojmującą satysfakcją. A ona zmieniła się? Ciągnęła gnana ciekawością. Ona jak to ona, prychnął lekceważąco. Przebrzmiała piękność. Teraz, kiedy się postarzała, wygląda wręcz karykaturalnie. Nie to co ty, mamuś. Dodał podnosząc głowę z nad talerza, wyciągając utłuszczone wargi w uśmiechu. Przy tobie wygląda jak zwykła służąca. Antek wiedział, co powiedzieć, aby podnieść na duchu rodzicielkę, aczkolwiek niewiele się minął z prawdą. Rzeczywiście, zastał w dwupokojowym, umiejscowionym na parterze mieszkaniu ojca ogromny, niewyobrażalny wręcz bałagan. Sam był pedantem. Odziedziczył tę cechę niewątpliwie po matce, więc odurzył go smród niewietrzonych pomieszczeń. Wprowadził w osłupienie gruba warstwa kurzu, porozrzucane ubrania, brudne szklanki po herbacie i wszędobylska sierść kotów. Naliczył ich chyba z pięć. Leżały na kanapie, w fotelu, na podłodze i parapecie okna. Spoglądały na niego nieufnie, wachlując od niechcenia ogonami niewiarygodnie chuda bajeczka, której ozdobą były niegdyś bujne czarne włosy, nawet nie wstała z kanapy. Siedziała ubrana w granatową sukienkę zapinaną z przodu na guziki i nie odrywała ręki od papierosa z którego nieustannie strzepywała popiół do popielnicy. W jej upiętej w kok fryzurze srebrzyło się mnóstwo siwych nitek. Zrobiona przez ojca kawa po turecku i postawione na talerzyku herbatniki stanowiły całe przyjęcie przygotowane z okazji jego przyjazdu. Nie czuł się w tym domu dobrze. Pił kawę, czując na zębach drobinki niezaparzonych ziaren i mało wyrazisty smak. Rozmowa też się nie kleiła. Ojciec, jak wszyscy, przeżywał wybór polaka na papieża. Nawiązała się krótka dyskusja, potem przeszła jednak na inny tor. Pytali go o pracę, pobyt w stolicy, plany na przyszłość. Nie wiem, skąd u ciebie to zainteresowanie kuchnią? skwitował kwaśno Ostrowski, nie chwaląc ani nie ganiąc wyboru szkoły syna. Tadeusz Ostrowski posunął się w latach, posiwiał, dorobił się sporego brzucha, a jego dawny urok gdzieś się ulotnił. Ja też nie wiem, tato odparł, nie wiedząc co powiedzieć. Tak jakoś samo wyszło. W zasadzie nie pytali go o nic więcej, nawet o siostrę, która cztery lata wcześniej dostała się do Technikum Krawieckiego. W pierwszym roku miała ogromne problemy z nauką, dlatego musiała go powtarzać. Ta lekcja życia, będąca upokorzeniem dla dziewczyny i wstydliwym tematem dla całej rodziny, przyniosła niespodziewane rezultaty, ponieważ Weronika wreszcie wzięła się w garść i zaskoczyła wszystkich pozytywnymi wynikami. Wizyta nie trwała długo. Z ulgą pożegnał się i opuścił mieszkanie. Teraz Antoni patrzył na matkę z podziwem. W jego oczach wciąż była piękna i miała niezwykłą klasę. W zielonej sukience, w drobne kwiatuszki, z białym kołnierzykiem podkreślającym koloryt skóry, wyglądała świeżo i kobieco. Włosy nieco ścięła. Zakręcała je często na grube wałki, dzięki czemu wiły się wokół jej ładnej twarzy grubymi i błyszczącymi pasmami. Wyglądała młodo, mimo że przekroczyła już magiczną pięćdziesiątkę. Jej twarz nadal była gładka, pozbawiona zmarszczek, a w oczach wciąż tańczyły wesołe ogniki. Kochał ją całym sercem i podziwiał za to wszystko, kim była, co zrobiła dla nich, za jej duchowość i dobroć. Kilka godzin później w półmroku sypialni, gdy już położyli się oboje, wyczerpani emocjami dnia, Stefania rozmyślała przytulona do pleców Felka, głaskała jednocześnie męża po ramieniu, wsłuchiwała się w jego równomierny oddech, dziękując Bogu za to błogosławieństwo, którego dane jej było doświadczyć. Wróciła pamięcią do dnia sprzed lat, kiedy zostawiła ukochanego w parku. Roztrzęsiona wpadła do domu i zamknęła się na długie godziny w pokoju. Nie mogła pohamować płaczu ani żalu o to, że los tak bardzo z nich zadrwił. Nie reagowała na pukania, wołania, prośby. A kiedy już wypłakała wszystkie łzy, poczuła się jakaś uzdrowiona i spokojna. Mijały dni, tygodnie, miesiące, a ona żyła dalej. Najpierw uczestniczyła w wyjściu Renaty z więzienia. Pomagała jej dojść do równowagi po tym, co przeszła, będąc codziennie przesłuchiwaną, torturowaną, zmuszaną do podpisania fałszywych zeznań. Jak się okazało, łapówka niewiele pomogła, dopiero śmierć zbyszka, a właściwie jego rozstrzelanie przez Esbecję, doprowadziło przyjaciółkę do uwolnienia. Zamiast niej pękł ktoś inny. Ktoś, kto podpisał wszystko ze strachu przed bólem i utratą godności. W tej sytuacji jej zeznania okazały się zbędne. Renata już nigdy nie powróciła do stanu sprzed aresztowania, pozostała zamknięta w sobie apatyczna, pozbawiona radości. Zamiast alkoholu zaczęła pić mocne herbaty, szpikowała się też tabletkami przeciwbólowymi, których zdecydowanie nadużywała. Wróciła do spatifu ale jej stan zdrowia w krótkim czasie znacznie się pogorszył. Diagnoza zwaliła wszystkich z nóg złośliwy nowotwór piersi, z przerzutami na węzły, chłonne i kości. W niedługim czasie schudła, a poddana najpierw mastektomii, następnie chemii, straciła nie tylko wszystkie włosy, ale również poczucie kobiecości. Bardzo to przeżyła, choć Stewka zakupiła jej mnóstwo pięknych chustek, i wspaniałą perukę z długimi blond lokami. Wychodziły razem na spacery, cieszyły się słońcem, tętniącym wokół życiem. Jaki ten świat jest piękny, powtarzała raz za razem ze łzami w oczach. Kiedyś Tadeusz zabrał je na przejażdżkę za miasto. Urządzili sobie piknik w lesie nad jeziorem, nawet rozstawili namiot. Woda pluskała leniwie, wiatr muskał zarośla, owady bzycząc krążyły nad głowami. Mąż usiłował złowić rybę. Zaopatrzony w wędkę, składane krzesło i wiadro, wyszedł na pomost, ale poza kilkoma płotkami nic nie złapał. Śmiały się z jego nieudolności on z siebie również. Zrezygnowany zapakował sprzęt do samochodu i poszedł się kąpać. Dołączyły do niego. Ostrowska założyła swój nowy kostium prezentując w nim bujne kobiece kształty, a rena swój. Dopiero wtedy z przerażeniem dostrzegła chudość koleżanki, wystające kości ramion, bioder i żebra. Miejsce po jednej piersi zamaskowała wypchaną miseczką stanika. Stefa udawała, że tego nie widzi, komplementowała przyjaciółkę, zachwycając się jej wklęsłym brzuchem i nienaturalną rzeźbą pleców. Renata przejmowała pochwały z uśmiechem na twarzy, sprawiając wrażenie pogodzonej z losem. Woda zmęczyła je, dlatego po kąpieli i posiłku złożonym z suchego prowiantu rozłożyli się wszyscy na kocach i zasnęli. Wieczorem rozpalili ognisko, piekli na nim kiełbaski, pili wino, rozmawiali, śpiewali. Wspaniały to był czas. Rena często wracała wspomnieniami do tych chwil, nawet wtedy, kiedy leżała już na szpitalnym łóżku, wycieńczona chorobą. Stefania jeździła do niej codziennie, przekupywała pielęgniarki łakociami, aby mogła wejść choć na chwilę i przytrzymać za rękę, pokrzepić. Przyjaciółka umarła po dwóch miesiącach, zostawiając po sobie ból, pustkę i smutek. Mieszkanie przejęła rodzina, która zajęła się pogrzemem. Zorganizowała też skromny pożegnalny poczęstunek, na który Stefania nie została zaproszona. Mało kto z nich wiedział o łączących je bliskich, siostrzanych wręcz relacjach. Nic więc dziwnego, nie miała o to żalu. Po tych tragicznych wydarzeniach Stefka skupiła się na domu i pracy, wydawało się, że wszystko zaczyna wskakiwać na właściwe tory, kiedy pewnego dnia, wracając późno z popołudniowej zmiany, natknęła się na felka. Wybrała tę drogę przypadkiem tylko dlatego, że koleżanka poprosiła ją o pomoc przy zaniesieniu zakupów. Z okazji zbliżających się urodzin przygotowywała przyjęcie dla rodziny i po wcześniejszym uzgodnieniu z kierowniczką z Patifu mogła zabrać do domu sporo jedzenia, które pozostało niewykorzystane w kuchni. Ostrowska zgodziła się, choć zmuszona była nie tylko zboczyć z drogi, ale wrócić do siebie mało uczęszczaną, nieoświetloną uliczką. Było już późno, trochę się bała. Biegła po kocich łubach, starając się nie wywoływać hałasu obcasami, ale na niewiele to się zdało. Głuchy pogłos niósł się po wybrzuszonych kamieniach i ginął między szarymi frontami obskurnych kamienic. Tyle się nasłuchała o różnych napadach, zbrodniach. Krążyły opowieści o wampirze i wielu mu podobnych. Pokonała już większość odległości. Z ulgą ujrzała oświetlony wylot, kiedy dostrzegła idącego z przeciwnej strony stroińskiego. Miał na sobie prochowiec i kapelusz, który uchylił na jej widok. Co tutaj robisz? spytała, nie kryjąc zdumienia. Wracam z fabryki, z popołudniowej zmiany, a ty? Ja też, tylko koleżanka prosiła mnie, abym jej pomogła zanieść zakupy. Zgodziłam się w drodze wyjątku. Nie wiedziałam, że tutaj mieszkasz. Nie tutaj, przecznicę dalej, sprostował. Tędy po prostu przechodzę. Ach tak, więc już nie mieszkasz z mamą i panem boczkiem. Zaprzeczył ruchem głowy, przyglądając jej się smutnymi oczami. To gdzie? Wyrwał jej się. Na lipowej trzynaście. Dostałem jakiś czas temu przydział, ciasne, ale własne, dodał, wyginając wargi na kształt uśmiechu. To dobra wiadomość. Gratuluję, powiedziała ciszej, uciekając wzrokiem od jego natarczywego spojrzenia. Mimo półmroku widziała jego błyszczące oczy, które sprawiły, że jej serce znów ścisnął pul. Mieszkasz sam? Skinął głową. Odprowadzę cię do domu, zaproponował. Ciemno, tutaj niebezpiecznie, wytłumaczył. Nie mógłbym cię teraz puścić samej. Zgodziła się. Niewiele ze sobą rozmawiali, a pod bramą pocałował ją w rękę. Uśmiechnął się oszczędnie, trochę bezradnie i zaczekał, aż wejdzie do środka. Tego wieczora zrozumiała, że nigdy nie przestanie kochać Felka. Kilka tygodni później przemieszczała się z dziećmi tramwajem do domu handlowego Central. Antek gapił się w szybę i wciąż o coś pytał. Weronika go przedrzeźniała, co wywoływało w chłopcu dodatkową złość. Chciałam im kupić nowe buty i kurtki. W czwartek były dostawy materiału, więc liczyła na to, że znajdzie dla siebie kawałek ładnej tkaniny. Zajmowali dwa miejsca przy oknie. W środku nie było wielu pasażerów, mimo to trzymała córeczkę na kolanach. Powoli zbliżali się do dworca kaliskiego. Za kilka przystanków tramwaj miał skręcić w lewo. W pewnej chwili synuś wyciągnął ramię, podniósł palec, wskazał na coś i zawołał Mamo, patrz. Nasz samochód, podniosła zaskoczona oczy. Faktycznie, przed jednym z betonowych bloków, wzniesionych wzdłuż alei włókniarzy, dostrzegła znajome auto. Stało zaparkowane niemal przy samej ulicy, dlatego rozpoznała je bez trudu. Miało te same naklejkę z koniczynką, którą mąż zamaskował od lakieru na klapce wlewu do zbiornika paliwa. To nie mogła być pomyłka. Pewnie przyjechał do kolegi z pracy, uśmiechnęła się czule i przygładziła chłopcu włosy. Wspominał coś o tym. Dodała choć dorobiła te teorię na własny użytek. Co się tknęło, bo kiedy wcześniej romansował z bajeczką, Obiło jej się o uszy, gdzie mieszka kochanka Tadeusza. Właśnie w tych okolicach przełknęła ślinę, ścisnął ją zawód, choć przecież nie miała żadnej pewności. Od tej pory była jednak czujna. Zaczęła bardziej przyglądać się mężowi, któremu od jakiegoś czasu zaczęła znów ufać. Pewnego razu postanowiła zabawić się w detektywa. Pojechała w tamto miejsce, chcąc przekonać się, czy mąż jej nie oszukuje. Jej przypuszczenia wkrótce się potwierdziły. Zobaczyła ich razem, wracających z pracy. Tadek najpierw zaparkował przed blokiem, potem wyskoczył z auta i otworzył drzwi z prawej strony. Podał rękę pasażerce i pomógł wysiąść. Następnie wyciągnęli z bagażnika torby z zakupami i zniknęli wewnątrz klatki. Bajeczka ubrana była w czerwony, obcisły kostium. Na jedno ramię narzuciła czarną pelisę z kołnierzem z lisa. Buty na wysokim obcasie dopełniały elegancji. Wyglądała w tym stroju bardzo kobieco, wręcz zjawiskowo, co chyba najbardziej zabolało Stefanie. Patrzyła na tę scenę, siedząc na ławce odrobinę dalej. Nie mogli jej zauważyć. Zasłaniał ją ogromny krzak jałowca. Poza tym byli tak zaabsorbowani sobą, że nie przyszło im do głowy oglądanie się za siebie. Tym razem nawet nie poczuła gniewu, żalu, rozczarowania. Dosłownie nic. Zjawiła się u Feliksa następnego dnia. Bez trudu odnalazła mieszkanie na pierwszym piętrze przy Lipowej 13. Zapukała, nie mając pewności, czy go tam zastanie. A jednak był. Na jej widok mówił, znieruchomiał i stał tak dłuższy czas, tylko patrząc. Podeszła bliżej, zatrzymała się o krok przed nim, po czym zdjęła płaszcz, rzuciwszy go niedbale na podłogę, wywołując stłumiony dźwięk, na które żadne z nich nie zareagowało. Sunęła z nóg buty i nie spuszczając z mężczyzny rozkochanego wzroku, zaczęła rozpinać bluzkę. Dalej tylko patrzył, więc odsunęła zamek spodnicy i pozwoliła, aby ta opadła. Po chwili stała przed nim w samej halce, bieliźnie, podwiązkach i stylonowych pończochach, które podarowała jej kiedyś Józia. Wyciągnęła przed siebie spragnione ręce, na co on chwycił je i przylgnął do nich wargami. Za chwilę ich usta złączyły się w namiętnym pocałunku, ale ona pragnęła więcej, dlatego zaczęła zachłannie i niecierpliwie rozpinać jego koszulę, całowała jego klatkę piersiową centymetr po centymetrze, potem jej dłonie powędrowały w dół. Tak długo czekałam, tak długo czekałam szepnęła pieszcząc palcami jego nabrzmiałą męskość. Już nigdy więcej nie pozwolę ci odejść. Ja tobie też, zawtórował uradowany, podrywając ją do góry i niosąc na łóżko. Tam wreszcie skonsumowali swoją miłość. Delektowali się bliskością, wynagradzając sobie lata tęsknoty, cierpienia i smutku. A kiedy już leżeli wtuleni w siebie, kontemplując cudowny stan błogości, oświadczyła zdecydowanie odchodzę od męża. I to jedno zdanie wystarczyło, aby jej los odmienił się raz na zawsze. Tym razem nie uległa skomleniom męża, któremu podwójne życie najwyraźniej odpowiadało i swoją drogą służyło. Uporządkowany dom, dzieci, oddana żona, a na boku kochanka z gorącą krwią. Taka, co może niejednemu zawrócić w głowie zamiast szampana jednak niewystarczająco dobra, aby poświęcić dla niej wszystko. Odbyła się sprawa rozwodowa, a potem Tadek zabrał ukochane auto, trochę pieniędzy, które mieli odłożone na tak zwaną czarną godzinę, spakował osobiste rzeczy, a także te, do których czuł szczególny sentyment, po czym się wyprowadził oczywiście do niej. Ona też zdążyła się rozwieść, tak więc już nic nie stało na przeszkodzie, aby mogli mieszkać razem. Po roku wzięli ślub cywilny, bajeczka dopieła swego. Stefania z dziećmi została w domu przy Piotrkowskiej. Teraz, kiedy mieszkała z nią matka, te dwa przerobione na trzy pokoje z kuchnią i łazienką nie stanowiły takiego zbytku jak kiedyś. Poza tym nie był to lokal własnościowy, tylko lokatorski. Musiała przygotować najbliższych na zmiany, zrobiła to rozważnie, nie spiesząc się. Chciała być pewna, że nikogo nie skrzywdzi, choć syn bardzo przeżył rozstanie rodziców. Pewnych rzeczy nie dało się uniknąć, dlatego ona chciała im oszczędzić niepotrzebnych przeżyć. We wszystko wtajemniczyła mamę, która nagle zaczęła jej kibicować. Mając jej błogosławieństwo, Stefie łatwiej było zrealizować plan wprowadzenia felka do ich życia rodzinnego. Jak się okazało, bardzo szybko skradł serca wszystkich. Zakochani pobrali się dwa lata później ku uciesze dzieciaków. Radości obu mam, szczęściu ich obojga, które trwało nieustannie po dzień dzisiejszy. Rozdział drugi. Stała za garmażeryjną ladą w miałym, nieskazitelnie czystym fartuchu, zarysowanym pod nim wyraźnie wydatnym biustem. Była średniego wzrostu, brunetką bardzo ładną, ze śniadą cerą i niebieskimi oczami, za którymi nieustannie wodził wzrokiem. Kiedy się pochylała, by wyciągnąć z niej pieczeń czy roladę, robiło mu się gorąco, a w lędzi czuł znajome mrowienie. Widział gładki dekolt i głęboki rowek między dwiema wypłościami. Jak ta dziewczyna mu się podobała. Antoni Ostrowski przyjechał do Warszawy na praktykę zaraz po ukończeniu technikum gastronomicznego w Łodzi, przy ulicy Henryka Sienkiewicza. Uwielbiał gotowanie, traktując tę umiejętność jako sztukę wyższą, dlatego jego pasje i zdolności dostrzegli nauczyciele. Mając ich poparcie i wielką nadzieję na dalszy rozwój, chciał się dostać do stolicy. Wiedział, że tam wszystko wygląda inaczej że stamtąd bliżej jest do wielkiego świata, a o nim nieustannie marzył. Dostał się na praktykę do Grand Hotelu. Dzięki referencjom cioci Juzi, która też namawiała go na tymczasowe zamieszkanie u niej, podziękował, pragnął wolności, swobody działania, a pod okiem przyjaciółki mamy nie czułby się komfortowo. Wynajął pokój w hotelu robotniczym, który na razie dzielił z kolegą Rysiem. Już w szkole brał udział w licznych konkursach, zdobywał nagrody i pochwały. Uwielbiał eksperymentować, improwizować, łączyć składniki w niekonwencjonalny sposób. Śledzie podawał według swoich sekretnych przepisów, w tym także na słodko z rodzynkami, czym niejednokrotnie zaskoczył jury i swoich rywali. Starał się, aby dania wyglądały kunsztownie, niestandardowo. Dekorował je zerwanymi z ogródków kwiatami, zielenią czy naciętymi odpowiednio warzywami. Nie bał się nowych wyzwań, mówił zawsze to, co myślał. Poza tym szukał sposobów na to, aby ułatwić sobie pracę. Wymyślił jak sprawniej obrać i pokroić cebule, czosnek albo buraki. Z jego pomysłów korzystali inni marzył o pracę w kuchni, w eleganckim hotelu, bo tylko w takich miejscach jego talent byłby wykorzystywany. W przyszłości pragnął sam zostać szefem, tymczasem wciąż zdobywał szlify. Mając w ręku dyplomy uznania i wyróżnienia, przyjechał do Warszawy. W jego głowie roiło się od pomysłów i już będąc na praktyce, pokazywał swoje możliwości kulinarne, które zyskiwały coraz większe uznanie. Jego przełożony Zygmunt Woliński był z niego bardzo zadowolony. Powierzał mu coraz trudniejsze zadania, a także stawiał za wzór przed innymi pracownikami. W Grand Hotelu wiele się działo. Wzniesiony w latach pięćdziesiątych stanowił integralną część dzielnicy rządowej. Budynek wybudowano w stylu socrealizmu. Miał 416 pokojów, restauracje, pralnie, garmażerie – i elegancki hol z dekoracją w stylu oscypka. Zjeżdżali się tutaj goście, odwiedzający pobliskie ministerstwa, sportowcy, gwiazdy estrady, delegacje z bloku wschodniego, najczęściej Czechosłowacji, Jugosławii i NRD. Zwłaszcza kiedy pojawiali się ci ostatni, restauracja pękała w szwach, a kuchnia pracowała na wysokich obrotach serwując napoje dania na ciepło przystawki a także garmażerkę ogromne wzięcie miały słynne meduzy czyli galaretki wieprzowe pasztety pieczenie ryba po grecku i sałatki cały ten sektor obsługiwała Alina tak miała na imię dziewczyna która wpadła antkowi w oko Wiele razy specjalnie tamtedy przechodził, wyprostowany jak strona, swoim sprężystym krokiem, w białym fartuchu, białych chodakach, którymi tłukł równomiernie o podłogę. Pragnął chociaż zerknąć w jej stronę, uśmiechnąć przelotnie, a nawet rzucić jakiś złośliwy komentarz. Tak, lubił jej dokuczać. Tylko wtedy mógł się spodziewać ciętej riposty, ponieważ Alina była nie tylko zdolna i pracowita, ale słynęła też z niewyparzonego języka. Czasem podchodził, kiedy dekorowała półmiski, taksował drwiąco wzrokiem, dodając: Jakoś wydeło tę rybę. Aby na pewno świeża? Ależ skąd? Leży już drugi tydzień w lodówce. Będzie w sam raz dla nieuprzejmych klientów. Odpowiadała ze śmiechem, podnosząc tylko brwi. Znowu zrobiło mu się gorąco. Pochylona nad ladą w obcisłym, kującym, bielą fartuszku, z falującym pod nim jędrnym biustem. Lubił tę słodkość, która go oblewała jak lukrem, to przyjemne ciepło rozchodzące się po plecach, kiedy tak na nią patrzył z góry i prześlizgiwał się wzrokiem po zgiętym karku obnażonej szyi upiętych wysoko włosach, zakrytych częściowo siatkowym czepkiem. I mógłby tak stać godzinami, gdyby nie któryś z kolegów, co wkraczał w ten jego intymny świat, nasycony pragnieniami, przywoływał go do porządku. Antek do kuchni szewcie woła. Odnosił wtedy wrażenie, jakby Alina wzdychała z żalem, zerkała tęsknie za nim. Wtedy też dochodził do wniosku, że te jego zaczepki nie były jej niemiłe. Uważaj, ten towar nie dla ciebie rzucił kiedyś do jego pleców wacek. a niby czemu nie za wysokie progi usłyszał co go jeszcze bardziej zirytowało jeśli nie dla niego to dla kogo do diabła nie przywykł do tego aby w życiu przegrywać postawił sobie za cel że wszystko co najlepsze będzie należało właśnie do niego najbardziej jednak denerwował się kiedy podchodził do niej sam szef Czasem potrafił zrugać bez ostrzeżenia, a niekiedy był miły i pozwalał sobie na więcej niż powinien. Pogłaskał po ramieniu, cmoknął w policzek, rzucił ciepłe spojrzenie. Antek wściekał się wówczas, zaciskał pięście, powstrzymując się, aby nie przywalić przełożonemu. Stary, obleśny dziad! cisnęło mu się na usta, kiedy widział to wszystko, co jemu, młodemu chłopakowi z Łodzi, nie mieściło się w głowie. Szef wprawdzie nie był jeszcze ani stary, ani obleśny, ale przecież mógłby być jej ojcem. Czyżby Alina gustowała w starszych od siebie? Słyszał o takich przypadkach, ale dlaczego akurat ona? Kiedy zobaczył ich razem wychodzących z hotelu, spoglądających ku sobie czule, zatrząsł się cały i miał żal do całego świata. Szli na parking. On z przodu, z neseserem w jednym ręku, ona za nim z damską torebką. Potem wsiadła do jego auta szarej nowiutkiej prosto spod igły Warszawy i odjechali, a jego trafił szlak. Przecież jeszcze przed chwilą podobnie patrzyła na niego. Przecież zerkała spod ciemnych brwi zachęcająco, zupełnie jakby chciała powiedzieć: lubię cię, Antoni. Nic tego nie rozumiał. Był tu od niedawna, nie znał jeszcze stolicznych zwyczajów, a pewne rzeczy zwyczajnie go przerastały. Warszawa była jakaś inna, łódź przy niej wydawała się cichą prowincją, tutaj tętniło życie i świat pędził do przodu szybciej. Tajemnica wyjaśniła się już kilka dni później, gdy jeden z kolegów rzucił do drugiego. Fajna jest ta córka szefa, co nie? No, – odparł Bronek, uśmiechając się lubieżnie, błyskając przy tym srebrną jedynką. – Chętnie bym ją zaliczył, zresztą jestem na dobrej drodze – dodał, przełykając głośno ślinę. – Nie dla psa, kiełbasa – Marek roześmiał się lekceważąco. – Pracował tu od roku, z pomagiera niedawno awansował na kucharza. – To może dla ciebie, he? – A nie, przecież to ja się podobam Alince, nie zauważyłeś? Bronek najerzył się jak indor. Antek akurat ubijał sznycle. Przerwał na chwilę, chcąc jak najwięcej usłyszeć. A więc Alina to córka szefa rozbłysło odkrywczo w jego głowie i kojące uczucie ulgi rozlało mu się po plecach. Twarz mu się w sekundzie rozjaśniła, napięcie opadło. Zaczął coś nucić pod nosem i zapamiętale uderzać tłuczkiem w kawałki pokrojonego mięsa. Rozdział trzeci. Rysio Gil z Parzęczewa pod Łodzią nie miał nic wspólnego z branżą hotelową, ani tym bardziej gastronomiczną. Od najmłodszych lat fascynowały go samochody. Wykształcenie miał odpowiednie, więc kiedy pojawił się w stolicy, bez większego problemu otrzymał robotę w fabryce samochodów osobowych. Na początku przy lakierowaniu błotników, ale to i tak w jakimś sensie go satysfakcjonowało. Marzył, że kiedyś będzie składał silniki, że dzięki jego pracy i zaangażowaniu fabryka odniesie spektakularny sukces. Może wykona ponad przeciętne normy, jakiś tysięcznik bądź dwutysięcznik w rocznicę powstania zakładów. Tego jeszcze nie wiedział. Poznali się z Antkiem w wojsku. Razem przetrwali niekończące się dwa lata dyscypliny, zaprawy i upokorzeń ale relacji nie mieli wówczas zbyt bliskich i zaraz po zakończeniu służby ich drogi się rozeszły. Antek wakacje po służbie wojskowej spędzał u kuzynostwa, pomagał im przy żniwach. Cały tydzień od rana do wieczora wszyscy harowali w pełnym słońcu, a w sobotę chłopak wraz z kuzynami, Szymkiem i Marianem, udał się na zasłużoną potańcówkę. Oni dwaj raczyli się winem pod remizą, za to on upatrzył sobie Beatkę, anielską piękność, z długimi blond włosami. Musiał przyznać, że ta była warta grzechu, w dodatku wciąż się do niego wdzięczyła. To strzelała oczami, to ocierała się o niego udem, to pozwalała się dotykać w najmniej dozwolonych miejscach. Tańczyli kilka kawałków, nie odrywając się od siebie w tumanach kurzu i oparach potu, po czym poszli do baru ochłonąć, a także uzupełnić niedobory płynów. Dostrzegł przy kontuarze Rysia, w towarzystwie kolegów i kilku roześmianych od ucha do ucha dziewcząt, wszystkie ładne, świeże i rumiane. Młody mechanik samochodowy, lekko wstawiony ze szklanką wina w musztardówce, nawijał im makaron na uszy, jak to z niego kierowca rajdowy i chętnie którąś z nich przewiezie na motorze. Słuchały przejętych i chotały, zerkając na niego spod umalowanych rzęs. Każda z nich miała ochotę na szaloną przejażdżkę po wiejskich drogach, przytulić się do pleców kierowcy, poczuć wiatr we włosach, a może coś jeszcze? Antek chwilę przyglądał się chłopakowi, miał nawet ochotę wtrącić się do rozmowy, kiedy nagle ktoś go szturchnął w bok. Odwrócił się zdziwiony i napotkał spojrzenie nabuzowanych oczu. Czyjaś wielka łapa chwyciła go za koszulę i pociągnęła mocno. Hej, co jest? zdążył wymamrotać, zanim stracił równowagę i wylądował na ziemi. Ktoś go przygniótł i zaczął okładać. W uszach mu dzwoniło, tchu zabrakło. Próbował obezwładnić przeciwnika, wykręcając mu obie ręce, ale nie miał zbyt wielkiej wprawy w biciu. Czuł, że jak ktoś mu nie pomoże, walka zakończy się jego wielką porażką. — Heniek, przestań! — krzyczał znajomy głos, który najwyraźniej należał do Beatki. Do tej pory słyszał go w o wiele niższych tonach, dlatego nieco się zdziwił. — Zostaw go! — darła się w niebogłosy. — Nie będzie nam tu taki paniczyk naszych dziewuch obmacywał. Wynocha do miasta! — zawiedziony rywal dyszał mu prosto w twarz. Co dodatkowo utrudniało obronę. W tym samym momencie ktoś chwycił konkurenta za plecy, szarpnął mocno i odciągnął na bok. Tamten próbował się jeszcze wyrwać, ale po kilku minutach przepychanki osłabł, a po solidnych kopniakach w tyłach poddał się i zrezygnowany opuścił pole walki. Antek tymczasem wstał, otrzepał spodnie, wyprostował koszulę, potem wsunął ją za pasek spodni. Dzięki rzucił głośno w kierunku Rysia, który uśmiechnął się do niego całą zaczerwienioną gębą. Antek jestem, pamiętasz mnie? krzyknął, próbując przebić się przez ogólną wrzawę. Wyciągnął rękę w jego kierunku, ściskając mocno spoconą miękką dłoń. No pewnie, że pamiętam. Takiego kocura trudno zapomnieć. Zaśmiał się i poszli razem do baru. Teraz ja stawiam oświadczył Ostrowski. Tego wieczora już nie zadańczył z beatką, bo dziewczyna wzięła kiece za pas i wróciła do swojego amanta. Cóż, życie! Okazało się, że zacieśniona w tych niecodziennych okolicznościach znajomość przetrwała kolejne lata. Rysio przyjechał do łodzi w celu podjęcia pracy. Edukację w technikum samochodowym zakończył jeszcze przed wojskiem. Natomiast często wspominał życie w internacie i te wszystkie wygłupy z chłopakami, których było bez liku. Spotykali się z Antkiem głównie w kawiarniach, gdzie, popijając cokolwiek, polowali na dziewczyny, szukające wrażeń. Zdarzało się dość często, że obaj byli bez kasy, dlatego raczyli się herbatą kupioną na spółę. A kiedy ich było stać na butelkę wina, a marki wino czuli się już królami życia. Fajne to były czasy, często do nich wracali we wspomnieniach, nawet kiedy po kilku latach obaj wylądowali w stolicy. Jedna historia zapadła im w pamięć szczególnie. Kiedy się w przypływie wybujałej fantazji wsiedli w pociąg i pojechali na Śląsk, gdzie mieszkał ich dawny kumpel z wojska Wojtek. Chłopak, zaskoczony niespodziewaną wizytą, próbował ich jakoś ugościć. Jego mieszkanie usytuowane było na osiedlu robotniczym w jednym z tak zwanych familoków. W pobliżu mieściła się popularna wówczas w okolicy pijalka, dokąd poszli całą gromadą łącznie z kuzynkami Wojtka, które nie stroniły od mocnych trunków. Narobili hałasu, wypili po parę kufli a potem postanowili zrobić zapas piwa i wrócić do domu. Ktoś się przyniósł cynkowe wiadro, które wkrótce napełniło się bursztynowym płynem. Dobrze podchmieleni, z pieśnią na ustach, szli brukowanymi uliczkami pośród ceglanych, zatęchłych murów, zmierzając chwiejnym krokiem pod wiadomy adres. Wojtek mieszkał z babcią, sympatyczną, kościstą starowinką, która miała łóżko tuż przy kaflowym piecu. Nie przeszkadzało jej, że resztę nocy przebalowali we wspólnym pokoju, racząc się przyniesionym z baru piwem. Dotrzymywała im towarzystwa, częstując ich co chwila bezzębnym uśmiechem, podstawiając to śledzika, to pieczeń, to pozostałości z obiadu. Co pewien czas zmuszeni byli wychodzić na twór za komórki, aby opróżnić napęczniałe pęcherze. Potem zaś już nad ranem, legli wszyscy po kotem, gdzie popadło i zasnęli. Kiedy się obudzili, powitało ich niedzielne, całkiem niebrzydkie popołudnie. Puszysty śnieg obielił podwórze i zamaskował wszystkie obsikane kąty. Wojtek, trzymając się za nabrzmiałe krocze, pierwszy ruszył za potrzebą tylko tym razem za zasłonkę, gdzie zwykle stało wiadro na pomyje. Tym razem go nie było. Babciu, co zrobiłaś z wiadrem? zawołał, kręcąc się niepewnie po wąskim pomieszczeniu. No jak to co? odezwała się kobiecina. Z cienkimi, rozproszonymi jej włosami podniosła się z łóżka, wyprostowała chude jak patyki nogi i wsunęła w kapcie. No, przecież dałam wom na piwo. Wspominali te opowieści wielokrotnie, za każdym razem zataczając się ze śmiechu. Babcia Wojtka już dawno pomarła. Chłopak ożenił się i ustatkował. Wstąpił w szeregi górniczej braci, a po kilku latach awansował na sztygara. Ich drogi nieco się rozeszły. Ostrowski i Gil zajmowali kilkunastometrowy pokój z dwoma pojedynczymi łóżkami, dwiema metalowymi szafkami i maleńkim aneksem kuchennym, gdzie stał wąski stół i dwa krzesła. Łazienka znajdowała się w korytarzu, czasem któryś z nich zrobił sobie małą przepierkę w umywalce, skarpety, bieliznę czy koszulę suszył potem rzeczy na sznurku rozwieszonym między ścianami z reguły jednak pranie zawozili do rodzinnego domu antoni właśnie wrócił ze zmiany rzucił się w ubraniu na łóżko i zasnął spał krótko nie upłynęło bowiem kilka minut a drzwi rozwarły się z hukiem i stanął w nich Rysio Średniej budowy ciała, średniej wagi, za to szeroki w barach, z ładną gębą, otoczoną gęstwiną brązowych włosów, wiecznie roześmianą. — Hej, stary, wstawaj, idziemy do baru. Do baru... Współlokator podniósł się, oparł na łokciu i przyglądał kumplowi z niezrozumieniem. Wciąż był zaspany, potargany, w wymiętej koszuli i pogniecionych spodniach. — Daj mi spokój — jęknął. Zmęczony jestem jak pies. Dziś w hotelu gościła drużyna piłki nożnej, ledwo żyje. Dopiero co zasnąłem, nie maruć, przerwał mu kumpel, podając mu szklankę wody z syfonu. Umówiłem nas takimi pięknościami, że nie uwierzysz. Ta, sarknął Antek bez przekonania. Jedyna dziewczyna, która w jego mniemaniu zasługiwała na to miano, stała zaladą ladą garmażerii. A chcesz się przekonać? To wstawaj! One niedługo przyjdą, a muszę... oponował Ostrowski. Rysiek kucnął obok jego łóżka i złożył obie ręce jak do modlitwy. Błagam, nie rób mi tego. Wiesz, ile się namęczyłem, aby je namówić. To gdzie je wyrwałeś? Na przystanku autobusowym. Zachichotał i mrugnął do niego porozumiewawczo. Bidulki się zgubiły. Musiałem im pokazać drogę. Czyli nie z Warszawy mruknął Antoni, siadając na brzegu łóżka i czochrając obiema rękami głowę. Kwiat prowincji. Są spod Warszawy. Nie wiem, nie pytałem, mówiły coś o Żyrardowie czy jakoś tak. Ma to dla ciebie w ogóle znaczenie? Dla mnie żadne, odparł wesoło, wstając energicznie. Daj mi tylko dziesięć minut, pójdę się wykąpać. Jakieś cztery godziny później siedzieli przy placu bankowym w barze kawowym, racząc się wódeczką. W lokalu panował gwar jak zawsze o tej porze, niemal wszystkie stoliki były zajęte, pod sufitem wisiała chmura papierosowego dymu. Upięte w oknach poszarzałe firanki, boazeria na ścianach, lada chłodnicza z deserami w postaci galaretek, owoców z bitą śmietaną i torcików stanowiły podstawowy wystrój tego wnętrza. Zabarem stała ładna kobieta po czterdziestce, która panowała nad całym zamieszaniem, zaś nieco młodsza dziewczyna biegała pomiędzy stolikami z zapełnioną tacą, rozdając uśmiechy na prawo i lewo. Zamówili pół litra czystej, cztery kieliszki, herbatę, śledzika na przekąskę i sałatkę jarzynową. Dziewczyny chichotały, obie zaczerwienione, rozanielone, opróżniały kieliszek za kieliszkiem. Hanie i mirkę, bo tak miały na imię, można było zaliczyć do ładnych i apetycznych. W dopasowanych sukienkach ze sztucznego materiału, w butach na koturnach, upiętych wysokowłosach przypominały nieco nieudolnie gwiazdy filmowe ze szklanego ekranu. Z każdym wypitym kieliszkiem trajkotały coraz głośniej, a że wreszcie jedna z nich wydeła usta, stwierdzając, że jest już bardzo późno, ostatni autobus im uciekł i nie mają gdzie się zatrzymać na noc. Nic nie szkodzi, możecie przecież przespać się u nas, zaproponował ochoczorysiek, na co one od razu się zgodziły. Antoni nie protestował, sam był już wcięta, a towarzystwo nawet mu odpowiadało. Zwłaszcza Hanka miała coś w sobie. Podobały mu się jej stalowe oczy i pełne usta pomalowane różową pomadką. Po uregulowaniu rachunku ruszyli rozśpiewani w stronę hotelu robotniczego. Musieli przemknąć obok dyżurki, ale o tej porze dochodziła już dwudziesta trzecia, a pani Zenka chrapała w najlepsze. Początkowo planowali, że panie będą spały w jednym łóżku, jednak już po drodze wszystko zaczęło się wymykać spod kontroli. Dziewczyny nie oponowały, kiedy chłopakom zebrało się na czułość, tym bardziej, że zakupili w barze na wszelki wypadek jeszcze jedną butelkę czystej. Wypili ją, lejąc zamaszyście w angielki, już bez zagryzania. Mirka przestała kryć się z tym, że Rysia jest w jej typie, a ona przyjechała do Warszawy złowić kandydata na męża. Hanka podobnie usadziła się obok Antoniego, dociskając do niego gorące udo. Nic więc dziwnego, że po kilku namiętnych pocałunkach połączyli się w pary i wylądowali w łóżkach. Ich wąskość sprawiła, że musieli przylgnąć do siebie mocno, nie zważając na twardy materac i pozostałe niewygody. Cały ten dyskomfort wynagrodziła im natura, pozwalając, by spragnione zbliżenia ciała połączyły się w całość i przeżyły coś w rodzaju krótkiego uniesienia. Nikomu nie przeszkadzały głośne jęki, westchnienia, szelest materaca, a wreszcie radosny okrzyk szczytowania rozdział czwarty. Mawiają, że najpiękniejsze kobiety pochodzą z Polski. Kiedy jednak po hotelu zaczęły kręcić się elegancko ubrane, śliczne czeszki, ta teza upadła. Oprócz kobiet w składzie delegacji byli także mężczyźni. Nieco starsi jednak i nie tak atrakcyjni. Niektórzy kucharze specjalnie wychodzili pod byle pretekstem na salę restauracyjną, aby sobie tylko popatrzeć na ponętne tyłeczki czy anielskie twarzyczki i wyobrazić to czy tamto. Oczywiście za każdym razem, kiedy trafili na szefa, nie obyło się bez zbesztania i narzucenia nowych obowiązków. Jednak nacieszenie wzroku takim widokiem było czasami silniejsze od strachu. Tego popołudnia sztandarowym daniem był Strogonow potrawę, która stanowiła kombinację kuchni francuskiej i rosyjskiej i której nazwa wzięła się od rosyjskiego generała, ministra i gubernatora. Aleksandra Grigoriewicza Strogonowa. Miał przygotować bronek. Niestety przyszedł na zmianę półprzytomny polibacji urodzinowej i już na starcie przypalił mięso. Szef pojawił się, gdy tylko smród spalenizny rozszedł się po kuchni, stanął wściekły obok winowajcy i wycedził gardłowo. Na zmywak do odwołania. Bronek zrobił minę zbitego psa, zdając sobie sprawę ze swego położenia nawet się nie odezwał. Wszak zawalił na całej linii, zaczął porządkować swoje miejsce pracy, gdy tymczasem Woliński podszedł do Antoniego. Strogonow ma być gotowy za dwie godziny, wydał polecenie rzeczowym, nieznającym sprzeciwu tonem, na co młody praktykant przytaknął tylko głową. Niewiele czasu, aby mięso nabrało odpowiedniej miękkości, ale wystarczająco dużo, aby zaprezentować przed przełożonym swoje wyjątkowe umiejętności. Poczuł, że pojawiła się przed nim szansa jedna na milion, i jeśli teraz zda egzamin, może szef zechce go zatrudnić na stałe. W kuchni jako przyprawy używano zwykle soli i pieprzu, czasem czerwonej suszonej papryki. Ostrowski wiedział, że właściwie wyważone proporcje a także odpowiednie przyprawy nadają potrawom wyjątkowy smak. Dlatego już jakiś czas temu zakupił na ryneczku natkę pietruszki, kolendry, kopru, lubczyku, mięty, schował do słoików i zamroził. Korzystał z tych naturalnych dobrodziejstw za każdym razem, kiedy przyrządzał poszczególne dania. Poza tym wiedział, że strogonow musi być odpowiednio pikantny, przełamany kwaskowością sosu pomidorowego i kiszonych ogórków z odrobiną majeranku oraz kilkoma suszonymi grzybami dodających niezwykłego aromatu. Żal mu było kolegi, który w taki głupi sposób został chwilowo zdegradowany, jednak nie czuł się winny z tego powodu. Spojrzenia pozostałych kucharzy mówiły same za siebie. Wyglądało na to, że wszyscy mieli mu to za złe. Cholera, co za świat! Przeklął w duchu i pospiesznie wziął się do roboty. Pokroił mięso w drobne paski, cebulę w piórka, czosnek w drobną kostkę i kolejno podsmażał na patelni. Niedługo potem pojawił się Woliński i z surową miną zatrzymał się za plecami Antka, kiedy ten mieszał w ogromnym metalowym garze. Kiedy kucharz się zorientował, że przełożony stoi tuż obok, odchylił się nieco w bok, podał mu łyżkę i kazał spróbować. Szef pochylił się, powachlował dłonią, by uchwycić aromat unoszący się nad naczyniem. Chwilę potem zanurzył koniuszek łyżeczki w gulaszu, zaczerpnął odrobinę potrawy i długo trzymał ją w ustach, delektując się wybornym smakiem. Jego twarz następnie się rozjaśniła, Poklepał praktykanta po ramieniu. Spisałeś się, chłopaku, to jest naprawdę dobre. Potem zostawił go samego w jakiejś wewnętrznej euforii, próbującego poskładać myśli i okiełznać kiełkującą z każdej strony radość. Nie chciał pokazywać przed kolegami dumy, wolał teraz udawać, że coś robi, porządkuje blat, czyści noże i deski. Tamci spoglądali na niego z podełba, fukając niechętnie. Jakiś czas później przyszedł kelner i zawołał Antoniego na stronę. Kazał mu iść do restauracji, ponieważ ktoś tam na niego czekał. Ostrowski zdziwił się, rzucił okiem po kolegach, którzy w mig zwietrzyli aferę. Obserwowali go kątem oka, czekając na ciąg dalszy. Antek poprawił czapkę, zapiął guziki fartucha, wygładził białe spodnie i poszedł we wskazane miejsce. Wiedział, że po drodze minie stoisko z garmażerią, które obsługiwała Alina. Liczył teraz na jej ciepłe, ufne spojrzenie i pomyślał, że w drodze powrotnej może zdecyduje się i zaproponuje jej spotkanie. Marzył o tym od dawna, musiał jednak przyznać sam przed sobą, że jej bliskie pokrewieństwo z samym szefem nieco go onieśmielało. Odkąd się tego dowiedział, rzadziej do niej podchodził, żartował i zaczepiał. Jakaś niewidzialna siła ciągnęła go do tej dziewczyny, a z drugiej strony przy niej czuł się zwykłym chłopakiem z prowincji, żółto dziobem bez krzty ogłady. Przy jednym ze stolików stał już pan Zygmunt, który na jego widok machnął ramieniem. Antek podszedł tam, dostrzegając dwie urocze kobiety elegancko ubrane, pięknie uczesane i umalowane. Jedna z nich wyciągnęła rękę ozdobioną niezliczoną ilością biżuterii, którą chłopak ujął i pocałował z namaszczeniem, druga uczyniła to samo. Potem wyprostował się jak struna i czekał: To mój najzdolniejszy kucharz oświadczył z dumą pan Woliński, na co Antek zarumienił się jak zwykły sztubak. Antoni, Antoni, twój strogonow był pyśny, zaćwierkała Czeszka łamaną polszczyzną, wsuwając mu do kieszeni banknot. W pierwszej chwili wzdrygnął się, chwycił jej szczupłą dłoń, ale ona rozbroiła go uśmiechem. Szef skinął głową i prychnął wymownie, dając mu do zrozumienia, że ma nie odmawiać. Podziękował więc, wysłuchawszy jeszcze przez moment komplementów pod swoim adresem, po czym ponownie ucałował wierzchy dłoń obódz do ziemek i, prostując się, odszedł. Gdy mijał ladę garmażeryjną, Alina pochylona głęboko nad blatem dekorowała majonezem talerz z podrobami. Jej delikatny, ulotny zapach nęcił go, wodząc za nos. Rzucił okiem na dziewczynę, ale sparaliżował go strach. Nie zrobił tego, co zamierzał, tylko ruszył dalej, tłukąc strepami o kamienne płytki. Wtedy do jego pleców dotarł jej ciepły, dźwięczny głos. Gratuluję, nieźle się spisałeś. Zatrzymał się, jak rażony prądem. Teraz albo nigdy, pomyślał. Stała za ladą, patrząc nań wyczekująco. Jeszcze nigdy nie była tak piękna. Wszystkie Czeszki, Niemki, Rumunki, Jugosłowianki razem wzięte nie dorastały jej urodą do pięt. Co byś powiedziała na kawę i ciasto któregoś popołudnia? Odezwał się jakoś nieudolnie, nienawidząc w tej chwili własnego głosu. Czemu nie? Odparła, przekrzywiając figlarnie głowę i patrząc z nadzieją w jego niebieskie oczy. W takim razie... Spotkajmy się jutro w łazienkach przy pomniku Chopina, o o siedemnastej. Będzie ci pasowało, ściągnęła zabawnie brwi i w jej uszach zamigotały dwa srebrne koła.